Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Podstawy Obsługi Kelnerskiej. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Pierwsze wrażenie odwiedzających lokal jest najważniejsze. Warto więc zadbać o preferencyjne przygotowanie sali konsumenckiej, a zwłaszcza nakrycia stołu. Doskonałym sposobem na uatrakcyjnienie nakrycia są tak zwane bankietówki. Bankietówki są to serwety dla gości, czyli serwetki indywidualnego użytku. Są one bardzo cennym elementem dekoracyjnym stołu. Bankietówki muszą być zawsze idealnie czyste, dobrze wykrochmalone, wymaglowane. Starannie przygotowane serwetki nadają się do formowania w przeróżne wzory. Łamanie serwet płóciennych nie jest czynnością trudną, wymaga jednak od kelnera dokładności i wielokrotnych ćwiczeń. Zapoznajmy się z jednym z ciekawych sposobów składania serwetek. Rozłożoną serwetkę złóż na trzy części, zaczynając od dolnej krawędzi. Zegnij dwa zewnętrzne brzegi w kierunku środka. Górne narożniki złóż po przekątnej w kierunku środka serwetki. Odwróć serwetkę na drugą stronę i skieruj wierzchołek trójkąta ku dołowi. Wywiń górne narożniki w taki sposób, by utworzyły stożek. Wsuń jedne z końców w złożenie przeciwległego brzegu serwetki. Odwróć serwetkę i delikatnie rozchyl jej brzegi. Dekoracja gotowa. Formę serwet należy dobierać uwzględniając porę dnia oraz charakter przyjęcia. Do śniadań oraz obiadów wykorzystuje się niskie wzory, natomiast do podwieczorków i kolacji serwetki mogą mieć wysokie kształty. Wyszukane wzory są eleganckie i bardzo pracochłonne, dlatego nie nadają się do codziennego nakrywania stołów. Uformowane serwetki ustawia się dla każdego gościa. Po lewej stronie nakrycia, forma skierowana w stronę talerza. Po prawej stronie lub też tuż nad nakryciem. Po środku nakrycia, na talerzu, pod talerzu lub bezpośrednio na stole. Na talerzyku do pieczywa, forma skierowana w stronę gościa. Coraz częściej zdarza się, że nakrycie przygotowane jest do całodziennej obsługi gości, bez znajomości rodzaju zamawianych przez nich potraw. Wówczas nie stosuje się serwetek złożonych w efektowne wzory. W takiej sytuacji centralne miejsce nakrycia stanowi serweta włożona w pierścień, który może być wykonany z metalu, szkła lub tworzywa sztucznego lub płasko złożona. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.